Tak jak Państwu wspominałam, dla organów administracji architektoniczno-budowlanej tutaj ustawodawca też przygotował w ramach zmian do ustawy Prawo budowlane kilka, można powiedzieć, niespodzianek. Jeżeli chodzi o wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, tak jak Państwu wspomniałam, na ten moment nie podlega on takim restrykcjom i karom za przeterminowanie, tak, wydania tej decyzji, jak decyzja o pozwoleniu na budowę. Natomiast tutaj w ramach tych zmian do ustawy proponuje się wprowadzenie określonych terminów procedowania wniosków o rozbiórkę, czyli zmiana do artykułu 30b. Taka zmiana, jeżeli chodzi o terminy, pojawi się też przy pozwoleniach na budowę, za chwilkę o tym Państwu powiem. Natomiast ustawodawca przewiduje, że jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda w decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, jeżeli inwestor jest jedyną stroną postępowania, bądź też 45 dni, jeżeli jest więcej stron postępowania, a wniosek jest składany w postaci elektronicznej, bądź też jeżeli wniosek składany jest w formie cyfrowej, 30 dni dla tych postępowań, gdzie inwestor jest jedną stroną, a 65 dni, gdzie jest więcej stron postępowania, wówczas organ wyższej instancji, tak, może nałożyć karę, nakłada na ten organ karę, tak jak przy pozwoleniu na budowę, czyli 500 zł za każdy dzień zwłoki, ale mając na uwadze to, że niestety, tak jak Państwo pewnie też już zaobserwowaliście, pozyskanie pracowników do organów zarówno administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego, tudzież utrzymanie doświadczonych już zawodowo pracowników, no jest dość trudne z uwagi na wynagrodzenia, które nie są, że tak powiem, adekwatne do odpowiedzialności bądź za tą pracę i nijak się mają do tych wynagrodzeń, które na rynku w sektorze prywatnym są oferowane doświadczonym pracownikom. Wprowadza się przepis, który będzie mógł mieć zastosowanie w takich przypadkach, kiedy organ administracji architektoniczno-budowlany napotka wyjątkową sytuację powodującą znaczne ograniczenie w działaniu tego organu ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, wówczas organ będzie mógł wystąpić do organu wyższego stopnia o niewszczynanie postępowania w zakresie nałożenia kary bądź też umorzenie wszczętego już postępowania. No być może wszyscy, ale to też będzie organ wyższego stopnia decydował, czy należycie zapewne udokumentowano tą wyjątkową sytuację mającą wpływ na terminowość wydania decyzji. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o projektowane zmiany do terminów wydawania decyzji przez organy AAB, czyli artykuł 35 ust. 6. Tak jak do tej pory mamy 65 dni, to tutaj podobnie jak w przypadku decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, też będzie to w zależności od wniosku elektronicznego czy też papierowego odpowiednio 30, 45 dni, 30 i 65 dni. Również wprowadzono tutaj taki zapis, który będzie umożliwiał organowi AAB wystąpienie o niewszczynanie procedury nałożenia kary bądź też umorzenie już wszczętego postępowania. Znaczy w jakim formalne będzie można, tak jak do tej pory, odliczyć postanowienia w tym terminie? Powiem tak, nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Tak. Tak, oczywiście te czynności organu, które wynikają w toku postępowania i są niezbędne do tego, aby zakończyć je pozytywnym wydaniem decyzji, czy też no, w niektórych przypadkach negatywnym, podlegają odliczeniu, czyli jeżeli organ wzywa do uzupełnienia braków formalnych, tak, to przyjmuje się, że tak naprawdę postępowanie wszczyna się z chwilą uzupełnienia tych braków formalnych. Wniosek niekompletny nie powoduje wszczęcia postępowania, chociaż tutaj też muszę Państwu powiedzieć, że jest rozbieżność w orzecznictwie sądowym i niektóre wyroki sądów administracyjnych mówią w ten sposób, zwłaszcza na okoliczność interpretacji przepisów specustawy drogowej, że nawet wniosek niekompletny wszczyna to postępowanie. Były to wyroki wydawane na kanwie właśnie ukarania organów za przeterminowanie wydania decyzji. Natomiast w tych naszych, jakby powiedzmy, niespecustawowych
wyrokach wydawanych na, w naszych jakby sprawach sądy są raczej jednoznaczne, że tylko kompletny wniosek wszczyna to postępowanie, tak? Natomiast te czynności, które później mają miejsce, czyli postanowienie o uzupełnieniu braków materialno-prawnych, czyli w momencie, w którym to postępowanie już zostało wszczęte na podstawie kompletnego wniosku i organ przystępuje do weryfikacji merytorycznej zawartości dokumentacji, oczywiście to postanowienie w tym zakresie przerywa bieg terminu, tam organ wyznacza właściwy termin do uzupełnienia tych braków. Pamiętajmy o tym, że oczywiście można ten termin wydłużyć, wnioskować do organu, jeżeli mamy problem z uzupełnieniem dokumentacji, żeby tego dokonać. I te okresy oczywiście tak zwanych postępowań wynikłych w toku, takich wpadkowych, niezawinionych przez organ, będą podlegały odliczeniu od tego ustawowego terminu, czy ustawowych terminów, bo teraz będziemy mieć dwa. Również w związku z tym, że tak jak już tutaj dzisiaj Państwo z Głównego Urzędu Nadzoru wspominali, ustawodawca planuje, żeby organ administracji architektoniczno-budowlanej wydawał jedynie pozwolenie na budowę, a nie zatwierdzał projektu budowlanego, wykreśla się chociażby z artykułu 36a w tym wstępie do tego przepisu, że istotne odstąpienie od do tej pory mamy zatwierdzonego projektu PZT czy projektu architektoniczno-budowlanego zastępuje się projektem zagospodarowania działki. Nie mówi się tu już o zatwierdzonej dokumentacji, tak? Czyli my też będziemy wydawać już tylko pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę. W pozwoleniach na rozbiórkę teraz też nie zatwierdzamy projektów, tak, bo to jest troszeczkę odrębna procedura, natomiast już przy pozwoleniach na budowę też zostaną nam ograniczone ten zakres, który będziemy w decyzji ujmować. Również troszeczkę zmian planuje ustawodawca w artykule 40, który dotyczy przeniesienia pozwolenia na budowę. Będzie dodany nowe dwa przepisy, które mówią o tym, że wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę będzie mógł dotyczyć również części pozwolenia pod warunkiem, że zarówno przenoszona część tej decyzji, jak i część decyzji, która nie ma być przeniesiona, będą obejmować obiekty budowlane lub też zespoły tych obiektów wraz ze związanymi z nimi urządzeniami i będą mogły samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast w przypadku, kiedy wniosek o przeniesienie dotyczy właśnie przeniesienia takiej decyzji w części, ten nowy inwestor będzie musiał dołączyć do wniosku również oświadczenie o otrzymaniu od dotychczasowego inwestora projektu budowlanego lub kopii tegoż projektu sporządzonej w formie pozwalającej na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. I tu uważam akurat, że wprowadzenie tych zapisów co do możliwości częściowego przeniesienia pozwolenia na budowę jest bardzo dobre zabiegiem ustawodawcy. To funkcjonuje, proszę Państwa, w większości organów administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których organy odmawiają przeniesienia w części, troszeczkę się tego obawiają, natomiast w tym momencie nie będzie już wątpliwości co do możliwości procedowania pozytywnego takiego wniosku. Również, proszę Państwa, w ramach tych projektowanych zmian artykuł 82 ust. 3 prawa budowlanego troszkę zmienia nam się tutaj zakres kompetencji organów. Tutaj ustawodawca zaplanował, że w przypadku tych zamierzeń budowlanych, które obejmują obiekty budowlane czy też roboty budowlane, które ze względu na miejsce ich położenia lub wykonywania należą do właściwości rzeczowej wojewody, właściwy będzie starosta, jeżeli większa część terenu przeznaczonego do realizacji tegoż zamierzenia należy do jego właściwości, przy czym nie stosuje się tego do robót i obiektów na terenach zamkniętych. Także tutaj też ustawodawca chyba dostrzegł pewne problemy, jeżeli chodzi o przenikanie się kompetencji i właściwość organów w takich sytuacjach, kiedy nieruchomości, na których projektowane są inwestycje, należą do kompetencji dwóch organów i myślę, że to też w dużej mierze uprości procedowanie w tym zakresie.
Tutaj wspominałam też Państwu, że w ramach tych zmian, które są projektowane, pojawia się również dokumentacja fotograficzna, której do tej pory w prawie budowlanym nie ma, natomiast to się pojawia nam oczywiście przy okazji dziennika budowy, o którym sobie już mówiliśmy, bo tutaj też przez PIS będzie się rozumiało dodanie dokumentacji fotograficznej, czyli jeżeli, czy to kierownik budowy, tak, czy inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że dokumentacja fotograficzna z danego etapu budowy jest niezbędna do tego, żeby być może zabezpieczyć interesy inwestora, tak, to taką dokumentację może również dodać do tego dziennika budowy w postaci elektronicznej. W dokumentach legalizacyjnych przy procedurach organów nadzoru budowlanego. Troszeczkę zmienia się jakby samo wprowadzenie dotyczące kwestii ekspertyzy technicznej. Będzie ona musiała być sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności od co najmniej 8 lat od dnia uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń i ma wskazywać, czy stan techniczny obiektu budowlanego jest, jaki jest stan tego obiektu. I teraz procedura żółtej kartki, którą też już Państwu omówiłam. Jak ona będzie wyglądała? Bardzo podobnie jak w przypadku procedury żółtej kartki przy karach za nielegalne użytkowanie. Mianowicie tutaj organ nadzoru budowlanego będzie w przypadku stwierdzenia prowadzenia robót budowlanych w sposób, o których mowa w artykule 50, czyli ustęp 1 punkt 4, tak? Czyli w przypadku prowadzenia robót budowlanych niezgodnie chociażby z dokumentacją, czy niezgodnie z przepisami, organ będzie musiał pouczyć inwestora o konieczności doprowadzenia tych robót budowlanych do stanu zgodnego z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie PZT, czy projekcie architektoniczno-budowlanym, bądź też przepisach, potwierdzić to wpisem w protokole kontroli i wpisem w dzienniku budowy i następnie, jak to dalej będzie wyglądało. Po upływie 60 dni od dnia pouczenia bądź przed upływem tych 60 dni na wniosek inwestora sprawdzać będzie organ nadzoru budowlanego, czy te roboty zostały doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. Natomiast jeżeli nie zostały doprowadzone, ten moment będzie decydował o wszczęciu postępowania naprawczego, czyli z całą jakby procedurą wstrzymania robót budowlanych i wydania decyzji w trybie postępowania naprawczego, czyli w trybie artykułu 51. Tak? Tam mamy kilka możliwych rodzajów. W ramach planowanych zmian, tak jak na wstępie tej poprzedniej części Państwu powiedziałam, ustawodawca chce zrezygnować generalnie z pozwoleń na użytkowanie, tak, tylko w tych dwóch wyjątkowych przypadkach, czyli kiedy będzie ono wydawane przed zakończeniem wszystkich robót, bądź na wyraźny wniosek inwestora. Natomiast troszeczkę inaczej będzie to wyglądało w przypadku oddawania obiektów do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii trzeciej i budowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego, że tutaj do użytkowania w myśl artykułu 53c ustęp 1 będzie można przystąpić z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. I tutaj, proszę Państwa, rzeczywiście ta procedura przystąpienia do użytkowania, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne i te, które zaliczamy do kategorii trzeciej, będzie znacznie uproszczona, tak? Bo tutaj kierownik budowy będzie niejako oświadczał o tym, że jest możliwość już przystąpienia do użytkowania tego obiektu. Natomiast oczywiście trzeba będzie dołączyć przed przystąpieniem do użytkowania tegoż obiektu dokumenty, o których mowa w artykule 57 ustęp 1 punkt 1a, 4 i 6a, czyli to, co mamy wymienione, jeżeli chodzi o te punkty. One zostały, zobaczcie Państwo, okrojone, tak? Tutaj nie będzie w większości dokumentów potrzebne. Natomiast to, co będzie musiał kierownik w ramach budowy, w ramach tego oświadczenia oświadczyć, że tak powiem, będzie musiało dotyczyć tego, że wszystkie roboty budowlane, które objęte są projektem budowlanym, zostały wykonane.
bądź też wykonano nieobjęte projektem budowlanym przyłącza zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, dołączono komplet dokumentacji budowy w myśl artykułu 57. I tu jeszcze dodatkowo kierownik budowy będzie musiał oświadczyć, że obiekt jest wykonany zgodnie z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia oraz obowiązującymi przepisami, a teren budowy uporządkowany, doprowadzony do należytego stanu i porządku. Przy czym oczywiście należy pamiętać o tym, że dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które realizujemy na potrzeby własne, do 70 m2 jeszcze w oparciu o te obowiązujące przepisy, dla którego inwestor nie zdecydował się, aby ustanowić kierownika budowy, to inwestor przejmuje te obowiązki do zakończenia i wykonuje je osobiście. Czy te przepisy będą dotyczyć wcześniejszych pozwoleń na budowę na domki jednorodzinne? Bo domki czasem trwają 10 lat. Tutaj przede wszystkim ten ostatni zakres dotyczy tych 70, tak? Czyli tych, które weszły w życie w ubiegłym roku w styczniu. Natomiast jak dalej będzie wyglądała ta procedura? W terminie 14 dni od rozpoczęcia użytkowania obiektu inwestor będzie musiał zawiadomić o rozpoczęciu użytkowania tego obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania. To zawiadomienie też będzie się składało w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu budownictwo. I zauważcie Państwo, jest jeszcze taki projektowany przepis, który będzie dotyczył zakończenia budowy wiat lub budynków gospodarczych do 300 metrów. Te będą realizowane na zgłoszenie, ale w ramach tych projektowanych przepisów też bez zgłoszenia, proszę Państwa, będzie można realizować wiaty i budynki gospodarcze do 150 metrów powierzchni zabudowy bez niczego, tylko z dokumentacją techniczną, czyli ani pozwolenie, ani zgłoszenie. Natomiast przy zakończaniu budowy tego typu obiektów gospodarczych ustawodawca planuje, aby kierownik budowy lub inwestor w przypadku, w którym nie ustanowił kierownika budowy, przekazał niezwłocznie do organu nadzoru budowlanego oświadczenie o zrealizowaniu robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej. Czyli tutaj ten cały jakby szereg dokumentów został okrojony i będziemy tutaj bazować właśnie na tym oświadczeniu. Troszeczkę w takich kosmetycznych zmian, które właśnie wynikają ze zmiany też, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne, do zawiadomienia o zakończeniu budowy dodano tutaj właśnie te nasze budynki mieszkalne do 70 metrów, natomiast troszkę zmieni się też przepis artykułu 55 ustęp 1c. Bowiem wprowadzono, troszeczkę to zostało zmodyfikowane i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót może być wydana pomimo niewykonania przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych lub wodociągowych zapewniających użytkowanie tego obiektu mieszkalnego jednorodzinnego, który służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora zgodnie z przeznaczeniem, jeżeli brak przyłączy wynika z przyczyn, które leżą po stronie przedsiębiorstwa energetycznego lub wodociągowo-kanalizacyjnego, które wydało uprzednio warunki przyłączenia do sieci. Ta decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed wykonaniem przyłączy uprawnia oczywiście do użytkowania obiektu do czasu wykonania tych przyłączy, natomiast nie wygasa w przypadku ich wykonania. Również tutaj należy wspomnieć, że ustawodawca mówi przy okazji tej decyzji, że ta decyzja może być wydana tylko jednorazowo do czasu wykonania przyłączy kanalizacyjnych zapewniających użytkowanie tego budynku mieszkalnego zgodnie z przeznaczeniem. I tutaj, proszę Państwa, jest określony też czas. Ta decyzja zezwala na użytkowanie obiektu, budynku przez okres 18 miesięcy od dnia jej doręczenia pod warunkiem, że przedsięwzięcie polegające na wykonaniu przyłączy
do budynku jednorodzinnego jest w trakcie realizacji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadeklaruje wykonanie przyłącza nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia przedstawienia deklaracji oraz inwestor do czasu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zastosuje system indywidualny lub inny właściwy, zapewniający taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku przyłączenia do tej sieci. Również, proszę Państwa, kosmetyczna, może bardziej zmiana w artykule 54 w ustępie 2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o rozpoczęciu użytkowania obiektu budowlanego, bo tutaj wprowadza się ten człon związany właśnie z oświadczeniem o przystąpieniu do użytkowania, albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Czyli nadal tutaj ustawodawca pozostawia tę alternatywę, żeby wybrać tryb, w którym chcemy zakończyć inwestycję, z uwagi na to, że nierzadko instytucje finansujące, czy banki w kredytach, czy dopłaty z instytucji unijnych wymagają przedstawienia na zakończenie procesu inwestycyjnego decyzji, nie zaś zaświadczenia. To powoli, mam wrażenie, się zmienia w tych instytucjach, natomiast pamiętacie Państwo 2015 rok, w którym weszły obiekty budowlane mieszkalne, tak jednorodzinne, które mogliśmy realizować już na zgłoszenie z projektem. Wielokrotnie pytano nas, dlaczego banki nie chcą i nie honorują zaświadczeń o przyjęciu takiego zgłoszenia, tak, bez sprzeciwu i żądają przedłożenia decyzji administracyjnej, decyzji o pozwoleniu na budowę. No tutaj się troszeczkę przez te parę lat, mam wrażenie, jednak zmienia na korzyść na inwestorów, więc być może banki też zliberalizują tutaj swoje podejście, ale pewności nie mamy. Czas, proszę Państwa, pokaże. W artykule 59, tam gdzie określone zostały strony postępowań w pozwoleniach na użytkowanie, projektuje się wykreślenie z katalogu tych stron prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, także pozostanie tylko zapis, który dotyczyć będzie inwestora jako jedynej strony postępowania. Natomiast co się zmieni jeszcze, na co należy zwrócić uwagę? W artykule 62 przy ustępie 1 punkt 2, który dotyczy kontroli okresowej, 5-letniej. Zauważcie Państwo, w obecnym brzmieniu tego przepisu jest ona dość skromna w porównaniu do tego, co będzie po tym rozszerzeniu. Po zmianie tego przepisu, tej kontroli co najmniej raz na 5 lat, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego, przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu oraz jego otoczenia, tą kontrolą oczywiście powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony itd., ale także tutaj dodano ten człon, który dotyczy obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym zagrożeniom w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej, czyli dodatkowo jeszcze tutaj trzeba będzie wzmocnić tę kontrolę pod względem ochrony przeciwpożarowej. Troszeczkę zmienia się podejście w związku z tym, że wchodzą nam rzeczoznawcy budowlani. W artykule 62 będzie ustęp 6b, który będzie mówił o tym, że kontrolę tychże obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzają rzeczoznawcy budowlani lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń przez okres co najmniej 8 lat. O tym już Państwu dzisiaj też wspominałam w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj też nastąpiła korekta, tak jak Państwu wspomniałam, w pierwotnym kształcie tej ustawy z 3 października ubiegłego roku był zapis o tym, że osoby, które posiadają co najmniej 10-letni staż niejako, tak, uprawnienia, będą mogły te kontrole przeprowadzać. No o te 2 lata tutaj ministerstwo nam zabrało, tak? Myślę, że na korzyść osób, które te kontrole będą wykonywać. Troszeczkę kosmetycznie
zmieni się też artykuł 66 ustęp 2b, który dotyczy decyzji i postępowania organów nadzoru budowlanego związanego z wydaniem zakazu użytkowania obiektu budowlanego bądź też jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Tutaj też ta decyzja będzie mogła być oczywiście ogłoszona ustnie, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Natomiast tutaj duży nacisk położono na to, żeby rzeczywiście organy nadzoru budowlanego reagowały w sposób szybki na te sytuacje, które mogą taki stan zagrożenia sprowadzić. System obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie to są kolejne przepisy, które już też dzisiaj Państwu sygnalizowałam, więc nie będziemy tego jakby rozszerzać. To będzie rozdział 7b, który jakby wskazuje główne założenia tego systemu, czyli systemu dziedzinowego do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Baza projektów budowlanych, którą też sobie już omówiliśmy. Natomiast to, co się jeszcze zmieni, na co chciałabym zwrócić uwagę, w tej chwili artykuł 81c prawa budowlanego. W tym nowo projektowanym brzmieniu tego przepisu organy AAB i organy nadzoru budowlanego w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego mogą nałożyć w drodze postanowienia na osoby, o których mowa w ustępie pierwszym, tak, czy inwestora, w zależności od postępowania również właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty tych ocen ponosić będzie oczywiście, tak jak dotychczas, osoba, która jest zobowiązana do ich dostarczenia. Natomiast na co jeszcze zwróciłabym tutaj uwagę? Właśnie kompetencje, właściwość organów. Wspominałam Państwu już, tam będzie zmiana właściwości organów i przeniesienie uprawnienia na starostów w momencie, w której będzie realizowana inwestycja, która w większej części niejako łącząc się tutaj z kompetencjami wojewody będzie należała do właściwości starosty. Podobnie będzie, proszę Państwa, z organami nadzoru budowlanego, czyli przy oddawaniu obiektów do użytkowania w myśl artykułu 83b ustęp 4 tych projektowanych zmian. W tychże sprawach, w przypadku zamierzenia budowlanego, które obejmuje obiekty budowlane lub roboty budowlane, których część ze względu na miejsce ich położenia lub wykonywania należy do właściwości rzeczowej wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, właściwy jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jeżeli większa część terenu przeznaczonego dla realizacji zamierzenia należy do jego właściwości. Oczywiście możecie Państwo pamiętać taki czas, kiedy istniało coś takiego jak porozumienia pomiędzy organami i przekazywanie tej delegacji do wydawania pozwoleń na użytkowanie czy przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy. Natomiast to trwało dość krótko. W tym momencie ustawodawca zdecydował, że powróci do tego stanu prawnego i myślę, że w dużej mierze to też uprości działanie organów nadzoru budowlanego. Tutaj jeszcze też dodano dla wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego kompetencje dokonywania kontroli robót budowlanych, w stosunku do których organem pierwszej instancji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a związanych z wyrobami budowlanymi. Tutaj będzie oczywiście uprawniony wojewódzki inspektor do pobierania próbek do badań zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. To się też dzieje, proszę Państwa, teraz, ale tutaj zostało to jakby wzmocnione konkretnym przepisem ustawowym, przy czym protokół z kontroli wraz z dokumentami zgromadzonymi w tym postępowaniu wojewódzki inspektor nadzoru będzie przekazywał powiatowemu inspektorowi w terminie 14 dni od dnia podpisania tegoż protokołu. Na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę? To jest zmiana w zakresie niejako podległości i powoływania organu wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
Na ten moment procedura powołania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego określona w artykule 87 wygląda w ten sposób, że WIN powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą głównego inspektora nadzoru budowlanego, natomiast w ramach tych projektowanych zmian to główny inspektor nadzoru budowlanego będzie powoływał wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego po uzyskaniu zgody wojewody. Czyli robi nam się taka pionowa, proszę Państwa, już tutaj podległość, tak? Nie ma już takiego rozczłonkowania, takiego odzespolenia, tak? Natomiast powiatowych inspektorów to nie dotyczy. Nie, tylko planowana zmiana dotyczy wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. W ślad za tą projektowaną zmianą tutaj są przewidziane przepisy dotyczące nowych regulaminów organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów nadzorów budowlanych, które będzie niejako tutaj nadzorował i wdrażał główny inspektor nadzoru budowlanego. I proszę Państwa, dość istotna kwestia. W ramach tych projektowanych przepisów zmian do ustawy Prawo budowlane troszkę zmieniają się też nam przepisy karne. Przede wszystkim na co chciałabym zwrócić uwagę, żebyście Państwo mieli świadomość, że w ślad za tym, iż projektantom zwiększa się niejako zakres odpowiedzialności, dlatego, że organy AAB nie będą zatwierdzały projektów budowlanych, mimo tego, iż je kontrolują, ustawodawca postanowił wydłużyć okresy przedawnienia karalności. I w tej chwili, o ile postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej wszczęte na wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, tak, który ma na to 6 miesięcy od daty powzięcia informacji o popełnieniu czynu zabronionego, będzie ten czas wydłużony do 3 lat, natomiast odpowiedzialność będzie wydłużona do lat 10, tak? Czyli ten czyn karalny będzie się przedawniał dopiero po upływie 10 lat od daty powzięcia wiadomości o tym, że taki czyn zabroniony popełniono. W artykule 91a ustawodawca rozbił troszeczkę odpowiedzialność w zakresie utrzymania obiektów, czyli realizacji obowiązków wynikających z artykułu 61 Prawa budowlanego, i w tym nowo projektowanym przepisie, kto nie spełnia obowiązków utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, nie zapewnia bezpiecznego użytkowania tego obiektu, podlega karze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Również tym obostrzeniem, czyli tym ustawową karą grzywny w tym momencie zostaje obarczona osoba, która wbrew obowiązkowi wynikającemu z artykułu 53d ustęp 1 Prawa budowlanego nie zawiadamia o rozpoczęciu użytkowania obiektu budowlanego, tak? Czyli tutaj to jest to, że jest uproszczona forma przystąpienia do użytkowania poprzez oświadczenie niejako o przystąpieniu do rozpoczęcia użytkowania, to nie znaczy, że jesteśmy całkowicie z czegoś zwolnieni, tak? Bo jeżeli tego nie zgłosimy, to możemy liczyć się z karą grzywny, jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że tego obowiązku nie dopełniliśmy. Tutaj, jeżeli chodzi o kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej, czyli artykuł 96, zostało tu wprowadzone również nowa kara. Popełnienie czynów, które powodują odpowiedzialność zawodową w budownictwie, jest zagrożone karami upomnienia z jednoczesnym nałożeniem obowiązku zdania w wyznaczonym terminie, oczywiście egzaminu. Natomiast dodano tutaj również zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Więc no, ten katalog kar został tutaj troszeczkę rozszerzony. Natomiast tutaj jest jakby też clue dla organów nadzoru budowlanego w zakresie
postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej. W tym projektowanym artykule 97 organ nadzoru budowlanego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej do organu samorządu zawodowego orzekającego w tej sprawie. I wniosek ten wszczyna postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przed organem. Natomiast tutaj organ nadzoru budowlanego w tym postępowaniu, które wszczęto na jego wniosek, uzyskuje status strony postępowania. To jest swoistego rodzaju nowa regulacja, więc myślę, że troszeczkę tutaj też wzmocni jako niejako funkcjonowanie i działanie w tym zakresie przez organy nadzoru budowlanego. I tu jest to przedawnienie orzekania, o którym Państwu mówiłam. Nie będzie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 3 lat od dnia powzięcia przez organ nadzoru wiadomości o popełnieniu czynu powodującego tę odpowiedzialność i po upływie 10 lat od dnia popełnienia tego czynu. Nie wiem, jak Państwo się odniesiecie tutaj do wydłużenia tych okresów odpowiedzialności. Zachęcam do dyskusji, czy macie Państwo tutaj uwagi, czy jakieś obawy. Natomiast no wiem, że gdzieś to te emocje wzbudza, tak? Tu widzę, tak? Określona w kodeksie postępowania karnego. Ja powiem, od 116 zł do 46 tysięcy złotych dziennie. Słuchajcie Państwo, to oczywiście, no ja tutaj mówię z ramienia samorządu zawodowego, prawda? Powiatowy inspektor może na to patrzeć inaczej, my patrzymy inaczej. Zaostrzenie czasu, czyli do 3 lata, 10 lat, o tym mówimy, to jest po prostu, w skali kraju jest to wyjątek, bo żaden samorząd zawodowy nie ma takich obostrzeń. Nawet się okazuje, że jesteśmy chyba bardziej restrykcyjnie potraktowani, niż traktują to kodeksy karne. Także nie wiem, czy w ogóle ten przepis został naprawdę we wszystkie strony sprawdzony pod względem zgodności z innymi ustawami, czy nawet konstytucją. To znaczy tak, możemy oczywiście zapytać i tutaj korzystając z okazji też zapytamy, ale jeszcze momencik, tylko tej samej? To za chwilę poprosimy pana dyrektora, ale tu jeszcze w tej samej sprawie. Z punktu widzenia organu nadzoru budowlanego, to też jest skandal, proszę państwa. Nie tak dawno zostały zdjęte przepisy, które mówią o tym, że samowola budowlana jest przestępstwem, tak? Te przepisy, które jeszcze organom nadzoru budowlanego dawały jakąś możliwość dyscyplinowania inwestorów, tak? W przypadku samowolnych rozbiórek, w przypadku innych samowolnych obiektów, tak? A w chwili obecnej proponuje się karanie inżynierów na poziomie, no tak jak tutaj przewodniczący powiedział, niespotykanym w stosunku do innych zawodów i do innych obwinień, tak? Do innych przestępstw. Jest to niedopuszczalne. O, nawet oburzające. Panie dyrektorze, ja przepraszam, że takie słowa padają, ale naprawdę tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. To jest gorący temat, dlatego że naprawdę uderza w nasze życie zawodowe. O, pani przewodnicząca jeszcze. No ja się oczywiście dołączam, dlatego, bo to oczywiście dotyczy również architektów. Ja mówiłem też, że w ogóle o odpowiedzialności zawodowej osób funkcyjnych, a wiadomo, że osoby funkcyjne, no to mamy w tej chwili katalog 4, prawda? Oczywiście rozumiem emocje, dziękuję za te głosy z sali. To jest tutaj faktycznie kwestia, która budziła tutaj kontrowersje, jak widzę, wzbudza je dalej. Z tego, co pamiętam, to i tak te okresy zostały okrojone we wcześniejszych wersjach, czy przynajmniej w pomysłach. Nie, spokojnie, proszę, spokój. Były koncepcje, żeby to jeszcze było bardziej zaostrzone, więc i tak jest to jakiś krok wstecz.
Natomiast z tego co pamiętam, to był generalnie był to tutaj pomysł czy postulat tego urzędu nadzoru budowlanego, czy ogólnie nadzoru budowlanego, wynikający z tego, że po prostu na prowadzenie tych skomplikowanych postulatów przez organy nadzoru budowlanego no, jest często bardzo pracochłonne i ten termin 6 miesięcy po prostu często pływał, mimo że organy nadzoru nie były w zwłoce odnośnie prowadzonych postępowań. Także tak samo to organ nadzoru no, często bada dogodnie prawidłowość tego procesu budowlanego przy jego zakończeniu na, już na etapie oddawania do użytkowania do obiektu budowlanego. No i to spowodowało, że no, mimo stwierdzonych nieprawidłowości no, organ nadzoru budowlanego nie mogły występować z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności za budowę ze względu właśnie na obecnego 3-letniego terminu. No i rozstrzygnięcia organów nadzoru no, też często są zaskarżane, co też miało tutaj wpływ na upływ tego terminu. Także takie tutaj było racja legis. Tutaj stwierdzono, że to nie odpowiada specyfikacji zakresu budowlanego, po prostu to właśnie te zbyt krótkie terminy, dlatego postanowiono je wydłużyć. Kierownictwo resortu to zaakceptowało. No i tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Tutaj przy tym całym procesie odpowiedzialności zawodowej w zasadzie nie dotknęliśmy drugiego wątku, który też jest dosyć znaczący, dlatego że w tym momencie samorząd zawodowy, który ma swoje prawa i obowiązki, zostaje na przykład w tej chwili w jego podwórko, w jego ogródek wrzucony temat taki, że zewnętrzny organ staje się stroną w naszym postępowaniu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że może wystąpić, w zasadzie występuje jako oskarżyciel, prawda? Natomiast my w izbie mamy dwustopniowe, czyli jest organ rzecznika i sąd dyscyplinarny, prawda? I tu w tej chwili wchodzi jeszcze jeden organ z różnymi uprawnieniami. W zakresie tej odpowiedzialności oczywiście podzielam wszystkich moich przedmówców, którzy na ten temat mówili, ale chciałabym pokazać inne spojrzenie trochę na to samo zagadnienie w tym samym no, negującym przez mnie jako członka Izby zagadnieniu. Proszę Państwa, wprowadzone zmiany do prawa budowlanego, które co prawda jest jeszcze procedowane, ale no, znając już dotychczasowe reguły, prawdopodobnie w tej wersji, która przeszła do Sejmu, będzie zatwierdzone, albo nie mam co się spodziewać jakichś generalnych wielkich zmian. Generalnie rzecz biorąc, na skróty, tak kolokwializując, jest tak. Inżynier budownictwa będzie odpowiadał w całym procesie zorganizowania tych robót budowlanych od zamierzenia, od samego pomysłu aż do końca, bez zatwierdzania projektu. Nie ma ochrony. Na dzień dzisiejszy już jest bity za projekty techniczne. Stroną postępowania, jeżeli są jakiekolwiek sprzeciwy w trakcie postępowań, czy w AB, czy w nadzorach, czy w jakichś innych instancjach, nie będzie ten inżynier, bo tylko inwestor będzie, czyli nie ma szans decydowania, czy się odwoływać od decyzji, czy nie, bo decyzja inwestora może być trochę inna od samodzielnej funkcji technicznej. Na końcu no mamy tego oskarżyciela, o którym pan przewodniczący naszej izby mówił, ale mamy jeszcze taką sytuację, że mamy niezmieniony artykuł 18, który mówi, że obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie całego procesu budowlanego, to jest obowiązek inwestora, jest ustanowienie projektanta, ustanowienie kierownika. I bijemy tego projektanta, kierownika, inspektora i inne samodzielne funkcje techniczne, a inwestor, jak zorganizuje źle proces, to po prostu, no może być, że na Hawaje albo gdzieś, po prostu musiała powiedzieć, że to się kupy nie trzyma po prostu. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, wprowadzono rzeczoznawcę, definicje w artykule 3 w punkcie 24 i 25 dotyczą tylko i wyłącznie specjalności konstrukcyjnej, budowlanej. Nie dotyczą żadnej innej specjalności, które są wymienione w artykule 14, 15a. Do tego mam pytanie, jak już mówimy o odpowiedzialności, czy nowo wprowadzona funkcja,
która pięknie mówi o orzeczeniach, o ekspertyzach, o wielkopowierzchniowych obiektach budowlanych. Czy jeżeli ja jako IS, a latami to robię, mam zlecenie stwierdzenia zgonu 10 osób w obiekcie budowlanym i znalezienie przyczyny i robię to jako rzeczoznawca budowlany, ze mną współpracuje najczęściej jeszcze rzeczoznawca i elektryk, ja jestem IS, i szukamy przyczyny, czy na przykład pożar, wybuch z powodu nieprawidłowej instalacji elektrycznej, braku wentylacji, złej instalacji gazowej. W ogóle w prawie budowlanym, w tych definicjach, takie ekspertyzy się nie mieszczą. Skoro się nie mieszczą, to szukam, gdzie jest zapisane, że ten rzeczoznawca budowlany, który robi na przykład to, co przed chwilą powiedziałam, że to nie jest samodzielna funkcja w takim razie. Skoro żeście Państwo nie ujęli nas w tym prawie, to dlaczego ja mam odpowiadać, że robię to i podpisuję się jako rzeczoznawca, bo prawo budowlane takiej funkcji w ogóle nie obejmuje. Do tego kary, które są nałożone. Ja jestem detektyw szukający przyczyny czegoś, co zostało zniszczone. Aktualnie jest procedowana sprawa, 10 osób nie żyje. Z jakiego powodu? No z tego powodu, że co 2 lata trzeba było, tu wszystkie specjalności, trzeba było wymieniać, prawda, kratownice w hali, bo po prostu były kwasy bardzo żrące, agresywne. Ludzie pracowali w kwasach żrących, agresywnych. A dlaczego pracowali? Bo nie było dobrej wentylacji. Ale szukano różnych przyczyn. No niestety 10 osób nie żyje. To jest postępowanie karne, proszę Państwa, w którym ja już i tak jako osoba cywilna jestem odpowiedzialna. I co, przypiszecie mi jeszcze odpowiedzialność karną, bo urzędnik uzna mnie za osobę, która samodzielną funkcję odpowiada, która de facto nie jest w ogóle w tym prawie ujęta w tym aspekcie. Także jeżeli chodzi o nasze odpowiedzialności, czy w ogóle ubezpieczenie OC obowiązkowe, które jest narzucone prawem, będzie obejmowało takie czynności, czy nie. Jest za dużo pytań i jest to totalnie źle ustawione. Dziękuję. Artykuł 97b, ten proponowany punkt 1b dotyczący organu nadzoru budowlanego, który będzie występował na prawach strony. Ja bym prosił o wyjaśnienie, co to znaczy na prawach strony. No to nie jest strona. Nasze kancelarie prawne tutaj mają duży kłopot z interpretacją tego zapisu. Prosiłbym o wyjaśnienie, na czym będzie polegało prawo strony jako organu. Tu chodzi o to, że będziemy po prostu zaskarżyć o rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego. Dobrze. Panie dyrektorze, czy w tej chwili chciałby pan się odnieść do wypowiedzi moich poprzedników i mnie, to co podnosiliśmy? Jeśli chodzi o ten organ nadzoru budowlanego na prawach strony, to tutaj autorem tych przepisów jest nadzór, jest tutaj nadzór budowlany, więc myślę, że przedstawiciele Głównego Urzędu byliby bardziej lepszymi adresatami tego pytania, też mając na uwadze, że ten projekt ustawy, o którym rozmawiamy, też jest taki trochę przygotowywany na 4 ręce, więc jest część składu ministerialnego, część składu właśnie nadzoru budowlanego, więc to w tym zakresie. Jeżeli chodzi o tutaj rzeczoznawców budowlanych, to tak ogólnie odpowiem, że jakby tutaj jakby tą materię, za tą materię z kolei był tutaj osobiście odpowiedzialny pan dyrektor Baryłka, więc też znany państwu doskonale. I też te przepisy też się wielokrotnie zmieniały, bo w przypadku wielu rozmów też budziły wątpliwości do Nowego Centrum Legislacji, tych definicji miało być więcej, w końcu skończyło się definicja oceny technicznej, ekspertyzy technicznej, jeszcze było mowa między innymi o opinii, ale też tutaj były rozbieżne stanowiska i samorządu inżynierów, i samorządu architektów, także no, koniec końców tej decyzją kierownictwa no, skończyło się na tym, co jest, ale te przepisy też tutaj mocno ewoluowały. I też jeszcze tak nawiasem mówiąc, bo też w stosunku do tego, co padło w czasie prezentacji, bardzo dziękuję za to właśnie rzetelne przedstawienie tej wersji projektu. Natomiast tu się poruszamy jakby w tej wersji, która była przyjęta aczkolwiek warunkowo przez Radę Ministrów pod koniec marca, natomiast od tego czasu jeszcze tam zaszło kilka drobnych zmian, bo były jeszcze pewne uwagi i też myślę, że to Państwo, dobrze, żebyście Państwo byli świadomi tych korekt i mianowicie, jeżeli chodzi o termin wejścia w życie cyfryzacji,
Tutaj była mowa o terminie 30 czerwca 2023 roku. Rządowe Centrum Legislacji nam zwróciło uwagę, że termin ten no jest mało realny względem na właśnie zbliżający się tutaj już nieuchronnie. Właśnie termin wejścia w życia nasza ustawa jeszcze nie trafiła do Sejmu, no trafiła, miejmy nadzieję, lata chwila. W związku z czym tutaj została podjęta decyzja pana ministra Budy oraz pani minister Doroty Cawańskiej, który jest biorąc zero budowlanego, o zmianie tego terminu na 30 września. Także o 3 miesiące zostało to wydłużone, także to też będzie jakby dłuższy okres na przygotowanie się do tego. No i analogicznie to wszystkie te terminy, które były na przykład rożne okres przejściowy, to też one zostały odpowiednio rok przedłużone. I druga sprawa, to też myślę istotne, tam tutaj w tej prezentacji była mowa o kwestii zmian w zakresie powoływania wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, ten przepis został w zakresie powoływania i odwoływania. Czyli główny inspektor za zgodą wojewody, aczkolwiek jeżeli chodzi o zmiany w zakresie finansowania wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, a także ta kwestia odzespolenia od wojewody, bo takie też były tutaj w wcześniejszych fazach pomysły, to ostatecznie te zmiany zostały usunięte. Także tu zmienia się wyłącznie kwestia powoływania i odwoływania. Dziękuję. Ja mam bardzo krótkie pytanie, ponieważ nie zrozumiałam. Jak w ostatecznej formie tego projektu, czy zmiany w projekcie budowlanym jest przyjęte, jeżeli chodzi o rozszerzenie zakresu uprawnień do projektowania do 1000 metrów dla techników budowlanych? Czy została ta zabudowa zagrodowa, czy nie? Bo jakoś nie zrozumiałam tego, co zostało powiedziane. Jeżeli chodzi o tę kwestię, to w ostatecznej wersji jest tak, że uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie będą uprawnić do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Po pierwsze, w przypadku osób, które mają tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera architekta, podniesienie do architektury obiektów o kubaturze do 1000 metrów sześciennych, tu jest tam kategoria 1, 2, 3, 18, 20. Natomiast w odniesieniu do techników, tutaj jest architektura obiektu o kubaturze do 1000 metrów, zabudowie zagrodowej lub terenie zabudowy zagrodowej. Także ta zabudowa zagrodowa tutaj jest dalej. Wprowadzamy rzeczoznawców ponownie i w związku z tym rodzi się troszeczkę wątpliwości i konfliktów, tak? Rzeczoznawstwo będzie zarezerwowane, jak rozumiem, również do ekspertyz przy zmianie sposobu użytkowania. Czy to zostało szczegółowo przemyślane przez ministerstwo i przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego? Są to sprawy zazwyczaj małej wagi, tak? Zmiana niewielkiego obiektu na mieszkanie, zmiana mieszkania na zakład fryzjerski i tak dalej. I mają to robić rzeczoznawcy budowlani teraz, tak? Na dzień dzisiejszy te ekspertyzy mogą robić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Podobnie nie do końca jestem przekonany, czy zmiana w zakresie przypisania rzeczoznawcom bądź osobą posiadającą 8-letnie doświadczenie już po uzyskaniu uprawnień w zakresie obiektów wielkopowierzchniowych jest właściwa i czy jest zgodna z przepisami, bo skoro ktoś uzyskał uprawnienia budowlane, które na dzień dzisiejszy go upoważniają do robienia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów powyżej 2000 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, to rozumiem, że po wejściu w życie ustawy no nagle te uprawnienia zostaną odebrane w taki dość dziwny sposób i nie do końca jestem przekonany, czy to jest zgodnie z przepisami. Tak? Na dzień dzisiejszy takie wątpliwości. Jeżeli mówiąc jeszcze o tych rzeczoznawcach, to jeżeli ten zapis zostanie, to obawiam się, że w dużej części będzie bardzo duży problem przez to, że nie mieliśmy rzeczoznawców przez długie lata, bo został ten wyciągnięty ten element samodzielnych funkcji technicznej. Mamy w tej chwili bardzo małą ilość rzeczoznawców, którzy są czynni zawodowo i obawiam się, że nie będą w stanie obsłużyć tych drobnych postępowań, które nie są wagą należne rzeczoznawcom. No w tej kwestii to jest te przepisy zostają jakby to, co już zostało ustanowione. No i rzeczoznawca będzie uprawniony do niepospolonej ekspertyzy technicznej przy właśnie tych robotach budowlanych, czy przy czasie użytkowania, czy przy nadbudowie, czy przy katastrofie budowlanej. Czy zostało to właściwie przemyślane? No było przedmiotem analizy, było przedmiotem wielu lotów tutaj i właśnie pan dyrektor Baryk i pani minister Cawański, pana ministra Uścińskiego. No cały czas to dalej oczywiście jesteśmy otwarci na jakieś dalsze głosy, też byliśmy tutaj w kontakcie z panem przewodniczącym.
głównym Izby Inżynierii i Budownictwa. No, liczymy się z tym, że tutaj może to dalej jakieś budzić niejasności. Natomiast osobiście nie byłem autorem tych regulacji, że trudno mi się też tutaj bardzo szczegółowo odnosić do tych zarzutów, do tych wątpliwości. Tutaj lepsze adresaty mógłby powiedzieć pan dyrektor. No, Nebian Brzeskowski. Panie dyrektorze, widzi pan całą salę tutaj. Na tej sali osób w pana wieku, troszkę starszych, jest bardzo mało. Większość tutaj z nas inżynierów jesteśmy już w takim dość słusznym wieku. Teraz te kary, które pojawiają się, tak to nazwę, te kary, które pojawiają się dla budowlańców. Młodzi adepci budownictwa, tak jak też przed naszym spotkaniem rozmawiałem z panem profesorem Schabińskim, spowodują odpływ młodych ludzi od tego zawodu. Za jakiś czas, ja może już tego nie dożyję, ale pan na pewno tak, nie będzie pan miał komu dyrektorować. Bo na tej sali nie będzie takiego... Nie trzeba, dzięki. Nie, na tej sali może nie być już nikogo. Także zastanówmy się nad zmianami, bo to nic dobrego nie... niczemu dobremu nie służy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, no tutaj myślę, że pan dyrektor przyjął tą uwagę. Ja może jedynie tutaj oczywiście przedstawiciele uczelni wyższych mogliby się wypowiedzieć, ale z racji swojej funkcji też jestem w to, że tak powiem, wmieszany i to, co się dzieje w tej chwili z naborem kandydatów na uczelnię w naszym zawodzie, czyli to jest zawody związane z budownictwem i z architekturą, to jest w tej chwili naprawdę dramat. A nie mówiąc już o czymś takim, jak po skończeniu licencjatu zrobić magisterkę. Słuchajcie, to już jest, no ja to tak odbieram jak łapankę. Czy Krzysztofie zgodzi się ze mną? Bo niestety tak jest, żeby młodych ludzi, powiedzmy, namówić do tego, żeby szli na, robili magisterkę, która jest no, wyższym tym stopniem, to jest bardzo trudno. Także podzielam oczywiście pana zdanie, że młodzi z różnych powodów w tej chwili jakoś się nie garną, a jeśli uświadomią sobie, jakie czekają na nich niebezpieczeństwa, czyli odpowiedzialność, to myślę, że będzie ten odsetek coraz mniejszy. Bo nasz zawód, ludzi związanych z budownictwem, czy którzy pełnią funkcje na budowach różnego typu, jest tak obarczony dużą odpowiedzialnością i karną, że po prostu wszyscy się zastanowią, zanim to wejdą. Świetna dyskusja merytoryczna, ale bardzo smutna. Bardzo smutna, bo można by ją było traktować jako swojego rodzaju konsultacje środowiskowe w zakresie prawa, które się zmienia, które nas dotyczy bezpośrednio. Tylko po co mi konsultacje po informacji, że już nie mogę nic zmienić? Tylko po co mi konsultacje w momencie, kiedy dostaję informację, że praktycznie temat jest zamknięty, bo rząd już skończył pracę i przekazał dalej. Mogę tylko powiedzieć, konkluzja z tego jest dramatyczna dla nas, proszę Państwa. Nic o nas bez nas. Bardzo dziękujemy. Najlepszym przykładem tego, że coraz mniej środowisko inżynierskie ma coś do powiedzenia, to jest ten zapis o silosach. Jakieś projektowałem silosy, no, dawno to było, ale generalnie to jest tak, silos 250 kubików to jest 200 ton zboża. Czy ktokolwiek, tam chodzi o pozwolenie na budowę, że nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy DTR-ka. DTR-ka podpisana przez Kowala, wystarczy, to jest DTR-ka. Czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę, że silos zbożowy, materiały sypkie, czyli zboże, cukier, wybuchowość silosów, wymaga specjalnych konstrukcji, żeby to się nie zdarzało. Ja wiem, że bardzo łatwo jest powiedzieć rolnikowi, to ty możesz sobie to postawić. On postawi. Pytanie, kto będzie odpowiadał za wypadki śmiertelne. Bo to się kończy już śmiercią, to nie jest zabawa. To po prostu wysypujące się zboże to nie jest zabawa. Czy ktokolwiek podpisujący się i głosujący za tego typu zmianami zdaje sobie z tego sprawę? To będzie ich moralnie obciążało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego czasu, który wyznaczyliśmy sobie na dzisiejsze spotkanie. Ja wiem, że moglibyśmy na te tematy mówić bardzo dużo. Panie dyrektorze, i tu się zwracam też do Państwa z GUNB-u. Myślałem, że nasze spotkanie będzie bardziej radosne. Fakt, że szło do któregoś momentu bardzo fajnie, a troszeczkę minorowo to kończymy. Przepraszamy za to, że tak Państwa tym obarczamy, ale może też dobrze, żebyście Państwo przekazali tam do swoich przełożonych i tak dalej, że jakie są nasze odczucia. I że nie są to odczucia jakieś takie wyssane z palca, tylko związane z tym, że mamy olbrzymie doświadczenie w swojej pracy i wiemy, z czym zmiany proponowane w prawie budowlanym się wiążą. I to jest naprawdę, nasze spojrzenie na to jest bardzo odpowiedzialne. To nie o to chodzi, że my się bronimy przed wykonywaniem funkcji czy przed odpowiedzialnością, to nie o to chodzi. Tylko musi być wszystko wyważone. Dziękuję bardzo.